Co? Na 3-4? Tak, wszyscy w tym samym momencie głosują. Patrząc w oczy osoby naprzeciwko. A ja mam pewną rzecz, którą kiedyś wygrałem na pewnym odcinku. Jest to karta przysługi. Mam przysługę i chciałbym wybrać sobie po prostu sklep samego. I nie losować, bo nie lubię losowości, bo to jest wtedy takie nie fair. Ale no, cię! Dobra, wybieraj! Ale wybieram... Ja musiałem stargać. Od ciebie sklep. Nie, no to następna będzie losowanie od kartę. Z tych, które są tutaj? Tak. No to jaki wybierasz? Wędkarski weź. No. Ja wybieram elektroniczny. No. I nie losuję. No to jeśli ktoś wylosuje elektroniczny, to wylosuję sobie jeszcze raz po prostu, dobra? Bo dobra. Nie chcę się go szukać tam. Ale czekaj, targaj karty. Targaj ją. Targaj karty. Targaj karty. Rozwalić. Dobra, no to losujcie, nie? Jakaś jesteś tyłem. Ja, tylko zamknięte oczy, nie? Ej, ale teraz jest uwaga. 3, 4. No i otwierajcie. Otwierajmy, zobaczymy. Po kolei, Mike. Odzieżowy. Sportowy. Sportowy. Łuki. Księgarnia! Kozak! Ogrodnicy! Lupek! Odzieżowy! O, to nakręcimy od razu lupek! O nie! Wera w odzieżowym to będzie fatalne! Słuchajcie, witam was na dzisiejszym filmie, ja jestem Frizz i dzisiaj, jak widzieliście, każdy z domu ekipy wylosował sobie miejsce, do którego ja go zabiorę i będzie miał... Jeszcze określimy ile minut, ale parę minut na zabranie czegokolwiek chcę i ja to kupuję. Tylko, jest jedna zasada. Jeśli coś wam spadnie w tym czasie, kończycie, nic wam nie kupuję. Koniec jest, zabawy. Więc pakujecie sobie wszystko na ręce i cokolwiek właśnie weźmiecie, zdołacie zanieść do kasy, to wam kupuję. Nikt wam nie może pomóc, nie wolno używać rzeczy do noszenia. W sensie, jeśli weźmiecie sobie telewizor wielki, to na niego możecie coś nałożyć. Dlatego ciężko by było go trzymać jedną ręką. Ale nikt wam nie może na nic nałożyć, ani nie możecie wziąć koszyka, ani nic takiego. Jakieś pytania, pytanko? Jakby było coś z góry. Póki co bym potrzebował, to może mi ktoś to... No, Mike, trzeba było wybrać sobie sklep, który ma niskie półki, no, co ci poradzę? Nikt nie może ci pomóc, nikt. Ale my się nie możemy schylić na przykład po coś, bo nam wszystko wypadnie. Subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, bądźcie na bieżąco, będzie więcej takich materiałów, ale jak pod tym filmem wbijecie 100 tysięcy łap w górę, to może zrobię kolejny, bo pewnie dzisiaj wydam strasznie dużo, szczególnie z Werą w sklepie odzieżowym. Nawet do tego trąbę się nie martwię w tym elektronicznym, tylko Wera w odzieżowym. Ja sobie klawiaturkę, pakiem, to będzie masakra. Dobrze, zaczynajmy. Pierwsza będzie ja chyba Marta. Ja już na pewno wiem, że coś wykombinujesz, na 100% coś wykombinujesz, więc nawet się na nie nie nastawiam. Nie, ja się nastawiam. Nie, no zasady. Uwaga, jeszcze jest jedna zasada. Nie wolno brać rzeczy, że 10 telewizorów, 4 iPhony, dobra i znalego. To, co ci jest potrzebne, nie wolno brać nic innego. To, co będzie. Czyli jak weźmiesz sobie jakieś damskie ciuszki, będziesz ich biegał później. Rzucę wam szybko listę sklepów, jakie były w ogóle, więc oto i ona. Było ich strasznie dużo i były różne śmieszne, także mam wrażenie, że też w miarę fajnie się te sklepy wybrały. Tak tendencyjnie, patrz, tu jest taki nam wysportowany kolega. Księgarnia. Ja mam księgarnię, bo jestem stary. Ja lubię sobie w ogrodzie posiedzieć. Ale Wera jak trafiła, to jest niesamowite. No. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o limit czasowy, to będą 3 minuty od momentu startu do momentu powiedzenia stop, albo po 3 minutach po prostu nie wolno wziąć więcej rzeczy. Nie liczy się czas stania w kolejce i dojścia do kasy. Ale wtedy liczy się dalej to, że jak ci coś spadnie, to nie możesz nic kupić już, nie? Więc wszystko jasne, mamy zasady. Lecimy do pierwszego sklepu, do marketu z Martą. Widzę, że nie bez przyczyny stanęliśmy pod gazetką. No właśnie, to już Marta patrzyła walideczkę. To. Walizka to niezły pomysł. Nie mogę na przykład sobie wziąć walizki, odpiąć sobie i sobie do niej pakować rzeczy i ją ciągnąć. Jak będzie w powietrzu. Czy jak będzie w powietrzu, to mogę, ale tak ciągnąć to nie bardzo. Nie, no musi być w powietrzu, musisz trzymać coś w ręce. Na pewno nie możesz jej ciągnąć, musisz na pewno ją trzymać. Pytanie, czy możesz ją odpiąć? Teoretycznie tak. No nie było zasad takich, bo tak to byśmy się z tymi zasadami, wiesz, umarlibyśmy z nimi, no. Za dużo byśmy musieli ich ustalać, że tego nie możesz odpiąć, tego nie możesz przesunąć. Tylko musisz to wszystko trzymać w powietrzu, nie? Chodźmy do środka. Dobrze, 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 moi drodzy. Kamera akcja. Gotowa? Powodzą kamerę. No biegniemy, biegniemy. Uwaga, Marta, gotowa? 3 minuty. Cokolwiek będziesz miała w rękach, kupuję ci to. Nie możesz nic spaść, możesz to trzymać tylko w rękach. Gotowa? Czas, start. To już spadło. Nie wiem, czy dotknęłaś, to ty musisz powiedzieć, czy dotknęłaś ręką. Nie, mam to się zareagowało. Odpuśćmy, tak? Jeden błąd, tutaj spadło coś z półki. Niech będzie, niech będzie. No to nie ma ciekawego. Coś, co ci jest potrzebne. No właśnie wiem, ale to nie ma, co jest niepotrzebne. Nie no, dramacik, to nic nie ma. O, patelnia. A jest indukcyjna? No, no tak. Ło, co to? Dobra.
Ej, 3 minuty to strasznie dużo. Myślałem, że to będzie dużo krócej. Kurde. Co teraz ma? Czy rozczytasz? No właśnie nie wiem, bo ja tak kryłam, że po sumie... Patrzysz, co ci jest potrzebne, tak? No właśnie, patrzę, co mi jest potrzebne, bo raczej nie wezmę sobie jabłka, no nie? Biorę. Wezmę Wiktorii. 3 minuty na zegarze jeszcze. Do twojej dyspozycji, dawaj. Do spanka. Właśnie Marta mądrze robi, bo nie bierze tak wszystkiego, tylko tak, żeby nie spadło przypadkiem. A Marta, po co ci patelnia, chciałem wiedzieć? No bo często są zmywarki zawalone i wtedy ja potrzebuję. Ale nie, akurat jest czasem problem z tymi patelniami, to prawda. Świeczuszki. Świeczuszki. Marta, uwaga, 15, 14, 13. 10. 7, 6. 4, 3, 2, 1. No i koniec. Dobrze, to chodźmy do kasy. Zobaczmy, czy Marcie nic nie spadnie jeszcze. Jak wyjdziemy ze sklepu, to pokażemy, co wzięła. Więc, moi drodzy, 146 zł udało się Marcie wynieść ze sklepu w różnych przedmiotach. Z czego jesteś najbardziej zadowolona? Ja, z patelni. Z patelni. Nie no, w sumie to z tej poduszki, bo ja często jeżdżę pociągami, to mi się przyda. Lecimy teraz z... Trąbalskim. Ze mną jedziemy, no. Tak, z tobą? Kupić jakiś telewizor. Chodźmy. Druga osoba, drugi sklep, trąba i sklep elektroniczny. Najgorszy, najdroższy, więc może to skończyć kiepsko, no ale Mati, wierzę w ciebie, że nie weźmiesz 6 telewizorów. Nie no, nie wezmę. Nie sobie w telewizory, bo no, poza mi ten telewizor, co mam zrobić? No. Zrzucić go potem z dachu na trampolinę? No dobra, chyba lecimy, no. 3, 2, 1, go! Lecimy, dawaj, dawaj, no. 3 minutki trąba. 3 minutki, to 3 minutki to robię tak. A może by tak hulajnoga elektryczna? No, uważaj z dotykaniem, dotknęłeś już. To musimy podnieść. Dobra. Chciałem za pierwszego dnia sobie kupić kiedyś, pamiętasz hulajnogę elektryczną? No. No to jest teraz nie idzie do sklepu. Jakieś akcesoria komputerowe mogą się przydać, nie ukrywam. Ale spokojnie, mamy czas. Dobrze, że mam tyle siły. Ale bez kitu, trąba mówił o tej hulajnodze, chciał sobie kupić, więc... A jak to było dawno temu? Jak o tym ale wiedziałeś, żeby ją teraz wziąć? Tak, tak, tak. A, no, okay. Wiedziałem. Tylko, że właśnie zastanawiałem się, czy ona tutaj będzie. To było zasadniczo. Ej, ile mam czasu, halo, bo tak gadał. 2 minuty jeszcze. Dwie minuty? Dobra. No. Ale fajnie. Dobra. To na pewno sobie wezmę kontroler, no bo się 2 kontrolery do PS4 zepsuły, ale sobie jeszcze pograć śpiwkę. Także weźmiemy sobie czerwony będzie ładny, specjalnie dla Mateusza. Robię risky playa, specjalnie. Minuta 30. Już mi ciężko, powiem szczerze. Ej, ale telewizor tak kusi, żeby wziąć taką bekomację, wziąć telewizor na plecy, ale telewizor jest za duży. Za duży, weźmiesz i nic nie weźmiesz do dużego, nie? O, macie są głośniki przenośne. Wezmę głośnik przenośny i myślę, że będzie git. I myślę, że będę tyle, myślę, że będę spełniony. No bo 46 sekund jeszcze. Mam więcej. Papa, uwaga, nie możesz do ciebie dotknąć trąba, no. 20 sekund, Mati. Dobra, tyle. Stop, mówisz? Tyle, stop. No, no to dobra. Później tak powiedzieć, jak jest ze strzok. Musisz to donieść do kasy, nie? Witam serdecznie. Ja musiałem to wszystko kupić, tylko nie mogę tego pożyć na ziemi. Nie no, teraz będę połowy. Teraz już mogę? Już doszedłeś do kasy, więc już zaliczmy, nie? Ale mnie boli ręka. Tak? Ale będę fruwał na hulajnodze. Będę szybko to sklep będę leciał po szybkie picie i z powrotem. No, grubo, Mati, grubo. Ale na zrobił zakupów, no. Ja kupiłem potrzebne rzeczy. To jest najgorsze, bo ja już jestem w takim momencie, że mam naprawdę, wiecie, mam kompa, mam laptopa, mam fajny sprzęcik do tego kompa, więc teoretycznie nie jest nic potrzebne, jak wejdę do takiego sklepu. Ale hulajnoga była w mojej pamięci, pamiętałem ją. Jak rozkminiałem kartę przysługi, to wtedy rozkminiałem od razu, żeby zresztą wziąć hulajnogę. Tak? No, od razu. No dobra, co? Czekamy, aż nam przeladzą, bierzemy hulajnogę, lecimy dalej. Dzięki. Dzięki. Bierz trąba. Bierz sobie zakupki. Kosztowały mnie one, słuchajcie, 1750 zł. Karta przysługi. To chyba był najdroższy sklep. Karta przysługi kosztowała 1750 zł, Mati. Droga ta karta. Droga, no. Drogie te karty przysługi. Jakbyście chcieli kiedyś taką zrobić, to no to musicie się liczyć z dużym kosztem. O, jazda! Chyba masz. Jazda! Jest i on. O, co my tu... O! O! No. Jak upuścisz, to jest moja, tak? Widzę, że taką kolorystykę Karola wybrałeś. No mnie lubi, nie? Jego pieniądze, nie? So sweet. Masz tak... Dobra, więc słuchajcie, sklep numer 3, teraz będzie Vera. Chodźmy gdzieś na środek i tam zaczniemy. Dobra, gotowa? Nie. Czas, start! 3 minuty! Dawaj. To jest na pewno w moim rozmiarze. dawaj, kopta. To będą długie zakupy. Nie wiem, czy to jest w moim rozmiarze, ale chyba tak. Znaczy w sumie nie długie, tylko drogie. A, są takie same, masz takie same spodnie? Tak, tylko że mam różowe, a mogłabym mieć takie jeszcze jedne. A nie masz takich białych też? Mam tylko takie, mam takie różowe. Nie będę ryzykować. O, ale ładna. Zobacz, jaka ta ładna. Co? Jaki to rozmiar? To jest L, ten pierwszy. 2 minuty. Eska. Takie hippie? No, hippie jest fajne.
A w ogóle jak się trafiło, nie? Perfekcyjnie, że Vera jest, słuchajcie, w sklepie z ubraniami. Skóra. Próbuję tam, patrzcie, doszukać się rozmiaru swojego. No, nigdy nie ma moich. O, jest, dobra. Minuta 20. Ej, bo się okaże, że Vera, słuchajcie, przegoni trąbę, nie? To jest 34, dobra. Ale to się niewygodnie trzyma. Ale te są śliczne, zobacz. Tylko nie mam pojęcia. O, to dotknęłam chyba. Dotknęłaś. Akurat eseczka. No. Jak ona biega. Jak ona biega. Jak Vera biega, no jest slalomem, żeby nas zgubić chyba. Dobra. 19 sekund, 19, 17. O, jakie ładne. Jest 36, blisko nie będzie. 10, 9, 8, 7, 6. Dobra, koniec. Koniec? No. No to dobra. Jezu, ile rzeczy. Ale nie wiem, czy jak sobie będę chodzić, ale ładne, nie? Musisz zanieść do kasy jeszcze te rzeczy. Ale to dotknęłam. Pod kasę. Nie mówiłaś, że będziesz torebkę brać. Ale nie widzę tu żadnych torebek, tu tylko leżą. No to teraz się wszystko okaże. Ale jestem ciekawa, jaki to jest rozmiar. Bym chciała, żeby to był XS. Ale w rozmiary trafiłaś właśnie. No. Tak ci dobrze ci szło, dobrze. No. Firma Karol Wiśniewski ogłasza bankructwo, nie? Ale pierwszy raz jesteś ze mną tak na zakupach. I jeszcze sam wymyśliłeś, żeby ze mną poszedł na zakupy. Ale na takie mogę z tą chodzić, że ci daje ci 3 minutki i koniec zakupów. Dobra. Takie są fajne. No więc słuchajcie, wyszliśmy 784 zł. Nice. No, no, nie. A wcale nie wygląda na 784 zł, no, nie? Challenge Christopher. 150. Challenge Christopher, lumpek są w sieciówkę i ja 700, a ty zobaczymy, ile w lumpek się dowiesz rzeczy. O ile coś wybiorę. O ile coś wybiorę. Dobra, lecimy teraz z mikserem do ogrodnicznego, tak? Tak jest, tutaj. Mikserasty, czy jesteś gotowy? Jasne. Odpalij mi się nagrywanko tylko i słuchaj, 3 minuty. Jeśli ci coś spadnie, odpadasz, nie możesz nic kupić. Możesz wziąć tyle rzeczy, ile chcesz i doniesie do kasy, wtedy w 3 minuty ci je kupuję. Dobra. Gotowy? Czas. Start. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? No dobre pytanie. No, mikser, jest... dawaj to! Mikser, to mi się przydało! Dawaj, dawaj! Nie no, żartuję, nie wiem! Jakbyś to... No. To masz lipę! Na razie nie widzę nic, co mógłbym wziąć. Chyba, że to. Może, nie? Nic nie ma, nie? Mikser, ale jeśli masz doniczkę dla Marty, Marta się prosiła tu. Ej, to są baseny! Tutaj. Gdzie są baseny? O, baseniki! O, to potrzebuję właśnie taki. Jest basen. Co? Pas. To ja. Oh no. Zawsze się przyda. Dobra, mój cel już zrealizowany, więc jest nic. Kurde, nie wiem. Kup Marcie kwiatka. Jakiegoś. Dobry pomysł. Myślisz, że taki kaktus ci się spodoba? A mnie szybko? Nie. Nie ryzykuję. Dobra, muszę się zdecydować na którąś z tych roślinek. Tylko którą? Biorę roślinkę. Biorę to. No, git. Ładna. Coś jeszcze bierzesz? Spróbuję. Nie no, ja generalnie już jestem zadowolony. Nie no, chyba nic mi się już stąd nie przyda. Dobra, chyba. No, tak już koniec czasu, no. Więc 6, 5, koniec? No, koniec, no to stop, koniec. No to dawaj, musisz to donieść do kasy i wtedy, jeśli doniesiesz do kasy, no to jest twoje, nie? Git. Zobaczymy, czy się uda. A, super. Jak idzie z tym mixem, ledwo co. Ej, ta roślinka mnie tu sabotuje, bo cały czas jestem gilgotany przez nią. No, można już zaliczyć, możesz sobie to już odłożyć gdzieś tutaj. Linkę. W tym baseniku to się z Martą będzie na balkonie pompać? Pluskać na balkonie, no. Normalnie na balkonik. 197, idę po fakturkę. Patrz, po co wyjeżdżasz na jakieś... Do jakichś Hawaje czy coś, patrz. Woda, palmy. Właśnie. Jak po Gminie, no. No idealnie, nie? W końcu basen w domu ekipy. No właśnie, w końcu basen w domu ekipy, dokładnie. To co, lecimy teraz do Lumpeksu z Krzychem. No co, przystanek numer 5, Lumpeks, Krzychu, jak się zapowiada? Może być śmiesznie, nie przebywam w takich sklepach, więc nie wiem, co tam mogę się, czego mogę się spodziewać. Co, no może coś będzie, nie? Może coś będzie. Dobra, Krzysiu, gotowy? No, jak nigdy. Wypatrzyłeś coś już fajnego? Tak, no, gotowy jak nigdy jestem. No to dobra, 3, 2, 1, go! 3 minuty. Chyba nie mam się coś śpieszyć, bo... Co my tu mamy? Ej, jak ja tu chodziłem z Werą, to nie wiedziałem, które są męskie, które są damskie. Super spodnie w ogóle. O, albo takie zielone. Ale Krzysiu, to musisz to brać teraz. Co? Nie. Dotknąłeś. Tak? No tak, no to przecież upuściłeś. No. O nie. A to dobrze, bo w sumie... Dotknąłeś i upuściłeś. No. Przegrałeś. Bo w sumie i tak przegrałeś. Co to cię wydarzyło w ogóle? Ja zapomniałem o tym. No właśnie. Piotrulo pamiętam. Ale też w sumie... To sobie przegląda, patrzy. W sumie git, bo i tak tu nic nie ma, więc... Nie no, są tu rzeczy faktycznie, tylko może nie w 3 minuty, nie na ten odcinek, bo faktycznie są, my ostatnio z Werą byliśmy... No, 3 minuty to nie ma. Z Werą byliśmy na odcinku u niej Lumpex versus sieciówka, kupowaliśmy rzeczy dla mnie i znaleźliśmy parę fajnych i to naprawdę. Ale dobrze, że to nie był na przykład elektroniczny, nie? Krzysiu, no. Ale myszka. No nic, Krzysiu przegrał. Ale zastanawiałem się, czy ktoś przegra, czy ktoś coś upuści. No ja dosłownie, jak tu podjeżdżaliśmy, to się miałem zapytać, czy ktoś już coś upuścił. No to wychodzimy, szybkie zakupy robimy. Z Krzychem wydałem, uwaga, 0 zł. Troszkę jest później, bo mamy, słuchajcie, wieczór i lecimy w takim razie do sklepu kolejnego, już nie wiem którego, z Majkiem. Majk, gotowy jesteś?
Tak, tylko myślę, że kogoś potrącę, co nie? Mike, pamiętaj, nie możesz zrzucić tego na dół, tej rzeczy. Możesz... Nie, czekaj, czekaj. Jak wezmę, złapę i powiem koniec, to już... Koniec, ale musisz donieść ją do kasy. Dobra. O, Mike ma jakiś plan, ma jakiś plan. Mike, dobra, wie, po co przyszedł. Wejdźmy, bo ochroniarze są. Ty chyba jesteś w środek, nie? No. No to co, start. Dawaj, Mike. Pamiętaj, Mike, nie może, jak już podniesiesz, nie możesz dotknąć ziemi, nie możesz dotknąć niczego innego, nie? A jest jakiś plan, zobacz, zobacz, plan, jest plan. Zastanów się, masz. Mogę to wyciągnąć i wtedy podnieść? Musisz... No, możesz, nie? Podnieś tak za koło, no i jazda, nie? Jak za koło, czyli... O, dotknąłeś go, No. Bierz tego, no. Bierz nogą, trudno, dotknąłeś go. No, muszę go nie wyjechać, żeby go podnieść. No, nie, no, możesz go podnieść. Podnieść naprzód. No, krótkie ma nogi, no. No, muszę go wyciągnąć. No. No to ciągnij. No ciągnij. No i nie, do góry. No, tak możesz, tak możesz. No nie? I do góry. No. O, dobra. Koniec. Koniec? Koniec. No dobra, a. Jeszcze 2 minuty zostały. A upchałem sobie na necie. O nie! Co za koleś? Ale wolałem tego białego. Bo bardziej mi się spodobało. Ale tego dotknąłeś. Ale kogoś ma. Tu już możesz go położyć. Już ci zaliczam, no bo za doniosłeś. No dawaj, dawaj. Zobaczymy jaka cena, słuchaj, uwaga. 700. 700. A. Dobra, Michael, no to co? Nie jesteś najdroższy dzisiaj. Nie jesteś najdroższy. Vera była droższa. Tak? Wow. Jakoś mnie to nie zadziwiło. W ogóle, Mike, jak sobie nie chcę co dotknąłeś, ja już myślałem, że za duży wziąłeś czy coś. Wow. O nie, zobacz. O, dobra. Do sklepu po orzechy jeździł. Ale kurwa. Nie, no dobra. Kozacko, naprawdę. To chyba najśmieszniejszy ze wszystkich tych zakupów, nie? Mike, wziąć, koniec! To co, lecimy, bo nam sklep zamknął, nie? No, a ja chcę też taką książkę dostać dzisiaj, Karol. Teraz księgarnia. Także Łuki, pamiętaj, 3 minuty, cokolwiek dotkniesz, bierzesz, jak ci spadnie, to koniec i odpadasz, no i musisz donieść to 3 minuty tak? Do kasy, no. Dobra. A jakąś grę planszową mogę wziąć? W księgarniach są gry planszowe. No, no dobrze, niech będzie. Jak dobrego. Dobra, co start? Dobra, jak sobie myślałem, żeby tak poleci, by strzelił. Jak Łuki na spokojnie, ale to jest właśnie dobra taktyka, żeby na spokojnie to robić. Marta leciała tak szybko i nic nie mogła znaleźć. Nie, tą książkę chciałem dostać, Robercik zawsze spoko. Pan tu nie stał, kurde, chciałem zobaczyć w jakiej jest cenie. No dobra, Łukaszu? Mamy grę planszową. Ile zostało czasu? Minuta 50. Minuta. Dobra. No nie. No dobra, ja mam. To co, koniec? No, mam sobie zestaw. No to dobra, to ja pauzuję i musisz donieść to do kasy, ale chyba nie będzie trudno. I karton. Ej, wcale nie tak mało, 266. Myślę, że to kosztowało, stary, 7 dych. No, dziękuję bardzo, do widzenia. Łuki teraz zdobył przewagę, jeśli chodzi o Pokémony. Dobra, to co, wracamy na chatę i sprawdźmy, słuchajcie, tam, kto co kupił. Kozak, Michael! Mike wszedł do sklepu, podniósł i koniec! Dobra, dobra, halo, halo, są tu wszyscy? Więc moi drodzy, wydane tutaj zostało 4000 zł. Po kolei przejdźmy może po każdym, kto co sobie kupił. Trąbalski miał hulajnogę, głośnik i pada. Tak? Tak, hulajnogę, głośnik i pada. Najbardziej zadowolony z kolejnego. Drugi. No Marta była pierwsza. Marta była pierwsza w ogóle, no właśnie. Marta, pokaż patelnię. Ja mam tak. Unboxing. Wszystko mam na pięknej patelni, która jest bardzo nam potrzebna w domu. Jakieś szampuniki. Jakieś, nie wiem, co? Świeczuszki pachnące, jakieś mydełka, podusza i zabawka. Dobra, trzecia chyba była Werka? Tak? No w sumie nieważne i tak ja teraz... No nieważne, dawaj Wera, co tam miałaś fajnego? Wera miała dużo ubrań. Tylko jedną wzięła przypadkiem. Tak, to się przyda? Tylko się przyda? Weronika brała ubrania. Weronika, wysyp. Wysyp ubrania. Wysyp. Ja to musisz pokazać, ja muszę zobaczyć. Jesteście pewni? Tak, dawaj, jest tam takie wody jedno fajne, to zobacz. Ale dużo ciuchów masz? A to chyba nie jest. Widzę, o! To jest ta sukienka, którą niechcąco wzięła przypadkiem. Tak, tą wzięłam przypadkiem. No, będzie chodzone. Aha, jest sukienka. I buciki. Buty. I ostatnia siata. Kurtała i co chyba o to ci wodę. No ja tu widzę, no. Trochę ciuchu zostało. Tak trochę zostało, ale nie wygląda jak 750 zł, co? No tak, tak. Ładach tak 350. No. O, mikser będziesz chodził. O, mikser będzie chodził. Mikser lubi takie pod. A jest Kulas, zakładaj. Kto był następny? Kulas chyba. Właśnie chyba mikser. O. Jak widać, ja już ze swoimi przedmiotami się zaprzyjaźniłem i to bardzo mocno. Mikser masz wakacje. Mikser na wakacje. Nice. Wakacje pod palmą. Później. Gdzie masz łapkę na muchy? Później. Gdzie masz rzeczy? Nie mam. Michael, teraz ty, gdzie jesteś? Ja sobie zabrałem od takiego bajka. Bajka. Mini bajka. No. Dla mini bajka. Rower będzie, porty uprawiane będą. Będzie ćwiczone. Tak jest. Będzie nocna jazda na rowerze. Dobra. Rower kontra motor.
Pan tu nie stał. Mamy grę. Mamy książkę. Drugą książkę. Mamy książkę. I najlepsze. I najważniejsze. Mamy boostery do Pokémonów. Otwieraj, patrz na dużą kartę. Magikarp. Pokaż tego Magikarpa. On jest przerąbany. Także moi drodzy, jeśli chcecie kolejny odcinek, gdzie będę kupował całej ekipie wszystko, co zdołają unieść, bo dużo sklepów jeszcze nie zrobiliśmy. Patrz na jeszcze jedną, sklep z antykami. No i stacja benzynowa. Stacja benzynowa, no. W każdym razie jest dużo pomysłów. Zostawiajcie łapy w górę. Ile mówiłem? 100 tysięcy. 100 tysięcy łap w górę, kolejny odcinek, gdzie zabieram całą ekipę i mogą sobie wynieść, co będą tylko i wyłącznie chcieli. A wy subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco z kolejnymi materiałami, a my się żegnamy. Do kolejnego odcinka jutrzejszego, trzymajcie się, pozdro i na razie, siema! Oh,